Czwartek, godzina, co prawda, nie 10, a prawie 14. Wreszcie WG otworzyło sklep za punkty sławy, czyli można odebrać swoje już zasłużone nagrody z kampanii. Niestety jeszcze obligacje i kamuflaże nie doszły, przez co wiele osób, chociażby z mojego klanu, ma problem ten, że nie stać ich na zakup czołgu specjalnego. No, na szczęście jakiś tam zapas mam i dzięki temu mogę to teraz zrobić. Mm, tak jak tu widzicie, 907, czy w już mam, więc teraz przyszła pora na Fałmie. Myślę, że jest to najciekawszy wybór z czterech pozostałych maszyn. Więc e, tak to, w sumie od razu to mogę kliknąć. Fałka e, na pewno zaznaczona, żeby teraz mi klika nie było. Risi, fałka, odbierz pyk. Co? Co? Co tu się stało? Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Fałka. Czekajcie, mam obligacje Mam punkty. Fałka. Odbierz. Okej, okay. no i mam. Odebrana fałka. Zobaczmy, gdzie ona tutaj jest. Pyk. Niemcy. Generalnie problem jest taki, że nie mam żadnej niemieckiej załogi, więc coś za chwilę będę musiał wykombinować chyba z podręcznikami. No i jeszcze odbiorę resztę nagród, bo bo wiadomo, że jeszcze ileś tam punktów mi zostało 30 prawie 2000, więc całkiem sporo e, Jeszcze dodatkowo będę miał tego Wona z warsztatu Pamiętajcie, żeby tutaj sobie dodać ten pojazd do produkcji Podzielę, że on po prostu przyjdzie na wasze konto razem z obligacjami i tym kamuflażem e, jeśli, jeśli takowy wygraliście, więc e, to pamiętajcie, żeby zrobić, żeby później nie było zdziwienia czemu nie macie czołgu na swoim koncie No i reszta nagród, e, tutaj Użyłem swojego kalkulatora, który... do którego link będziecie mieli w opisie. Gdzieś tam nagrałem kilka dni temu film, że możecie sobie zrobić symulację gdzieś tam. Po kilku wyliczeniach wreszcie zdecydowałem się co biorę. Jest to na pewno styl na 907 grafit, bo nie ukrywajmy, że jest naprawdę naprawdę fajny. Dodatkowo, zdobywca. Na pewno chcę sobie kupić ten styl, ponieważ też mi się bardzo podoba. I. Miałem szczerze problem, czy kupować płomienie, nie płomień, jest płomień. Płomień strzał, nie wiem jak to się w polskim nazywa, chyba płomień. Bo gdzieś tam na stronie było inaczej, w kliencie jest też, też inaczej, więc stąd moje takie zakłopotanie. No i jeszcze błyskawice, no i powiem szczerze, że miałem dylemat, który z nich kupić. Gdzieś tam za sprawą w dużej mierze papiczaka jednak zdecydowałem się na Błyskawicę Płomień jeszcze, tak jak Papichak powiedział, Płomień na pewno jeszcze gdzieś tam będzie po tym nie oszukujmy się, że na niektórych czołgach słabo wygląda no jednak Błyskawica to Błyskawica więc tutaj tylko sobie wybieram to jest China, więc tutaj e, oczywiście ruskie czołgi, bo mam ich najwięcej, najwięcej meta metaczołgów jest właśnie z ruskich, no na UK mi się nie opłaca bo na będę miał kamuflaż za chwilę 3D na resztę resztą czołgów praktycznie nie gram. No Ebera sobie włoży na przykład tego zdobywcę, więc wiecie, najbardziej mi się opłaca po prostu kupić na ruskie, to od razu sobie mm, na pewno zaznaczę USSR i siódmy USSR, tak. Otrzymaj OK. No i zostało mi jeszcze tam odrobina tych punktów, więc raz z moich wyliczeń wynika, że mm, mogę sobie pozwolić na dwa dni konta premium. Generalnie nie chcę kupować obligacji, ponieważ są tutaj strasznie drogie. Ja na szczęście ileś tam ich mam, jeszcze dostanę za chwilę, chyba 4,5 tysiąca za miejsce i z razem z mnożnikiem klanu, no i jeszcze za rankedy, tak. Mam nadzieję, że coś tam uda mi się powygrywać, bo myślę i postaram się dograć ten sezon do końca. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Teraz mam chwilę że jestem w domu, więc akurat się złożyło dobrze. więc mam nadzieję, że uda mi się coś tam osiągnąć. no i co trochę kredytów, trochę dni premium, no i od, dosłownie odrobinkę najpierwszy próg obligacji sobie kupię. więc lecimy tutaj z dwoma dwoma dniami premium szalony. obligacje dosłownie jeden próg. Są strasznie drogie. Zobaczcie, że naprawdę w moim przypadku się trochę nie, nie opłaca. No dodatkowo kredyty, jedni powiedzą, że to marnotrawstwo ale w sumie yy, gdzieś tam yy, bardzo mi nie zależy i jeszcze tak naprawdę zostało mi do kupienia załogantka bo załogantek w ogóle nie mam i ta za 800 się jeszcze opłaca, no te dalsze to już jak macie dużo punktów, no ja jak z tyle kupowałem, więc tych punktów już nie mam, no i za te 114 Jedyne tak naprawdę co mogę kupić to są albo emblematy albo rezerwy I powiem szczerze, że Albo kamuflaże, ale te kamuflaże mam i kiedyś się je dostawało po prostu za darmo I a teraz się je kupuję na nację Tych, te emblematy też mam, więc po prostu kupię sobie rezerwy I, i tyle Nie będę kombinował I teraz słuchajcie, jeszcze zanim to To wezmę sobie na 907 Założę Gdzie to jest, grafit o, jak był, okej. Okay. Załóż. Zobaczmy, jak to wygląda. No, kurczę. <laughs> Powiem wam szczerze, że naprawdę, naprawdę ten, ten styl 3D jest mega ładny, nie? Mi się, mi się podoba. Fajnie wygląda. Nie oszukujmy, że ten, że naprawdę w spoko. E, tu na razie sobie założę błyskawice. Tako. Też łyskawica, No powiem szczerze, że chyba nie żałuję, bo. Bo zarobiście wygląda. Świe Świetna jest ten, ten, ten styl. Te płomienie też fajne, ale na dużych czołgach. A ja dużymi czołgami zazwyczaj nie gram, więc. Więc ten. Raczej to by słabo wyglądało. No i fałunia. Mm. Mhm. E, tutaj se założę staldamascyńską. E, bo dostanę i tak jeszcze jedną. E, bo teraz też byłem. W... Wszystko będzie na podsumowaniu. Gdzieś tam, jak nagram z Tomkiem Nie, za chwilę. Właściwie odbieram nagrody i mam nadzieję, że akurat będzie chwilę czasu, żeby to nagrać. Zająłem generalnie 1000, tam setne któreś miejsce. Dostałem 67001 punktów. No i dzięki temu dostaję styl 3D na Chieftaina i stal damasteńską plus tysiąca obligacji. Coś koło tego, więc, więc całkiem spoko. To myślę, że powiemy wszystko na, na tych podsumowaniu. No i teraz zajdzie mi chwilę, ja zrobię cięcie, ogarnę jakąś załogę, bo niestety nie gram niemieckimi czołgami, więc tutaj mam mały problem. I, I widzimy się dosłownie za chwilę, jak to ogarnę. Dobra, w końcu się udało, powiem szczerze, że miałem bardzo duże problemy z, z dobraniem tej załogi, bo nie mam praktycznie w ogóle niemieckich czołgów, tylko to co widzicie. Więc asy to nie są. Mmm, ale po prostu wziąłem st55a załogę e, później coś pokombinuję, tam chyba mamy jakąś na 100% jakoś pod ręcznikami e, to nadrobię, no ale tutaj przynajmniej e, przynajmniej jest bia, jest naprawa, jest żarówa, więc e, trochę resetów, praktycznie każdego zrestowałem gdzieś tam musiałem przeszkolić, trochę kredytów poszło, ale e, ważne, że jest, e, oczywiście zbanowałem mapki e, malinówka i prochorówka no, i co, lecimy? Kamuflaż, pociski, wyposażenie, gaśnica, go! Powiem szczerze, że to głupi pomysł, bo będzie bardzo dużo Chieftainów 907, jak i wszystkiego, ale nie jest źle. Nie jest źle, naprawdę. Całkiem spoko mapka. Co prawda, tu praktycznie w ogóle nie gram w mieście, eee... więc to może być dla mnie problemem, ale mogłoby się prawie gorzej. Jest to oczywiście pierwsza bitwa. Pierwsze wrażenia tego pojazdu nigdy wcześniej nie grałem ani na koncie ani na żadnym testowym Nigdzie, nigdy wcześniej tym po prostu nie grałem Więc jest to tak naprawdę moja, moja pierwsza styczność z tym pojazdem, no i zobaczymy co potrafi Jak na hajkach wygląda, 950-85 czego będę ładował nie, husarz, polska siła te sprawy E, chyba, tutaj wiadę do tego miasta. Takiego mam, że cofanie się byłoby głupotą. O, trochę, mułowaty. <słuch> Spróbuję sobie pojechać, tylko tu jest ryzykownie. No właśnie, mogę. <słuch> Dobra, ten strzał był kompletnie nie na tym. Bez szans, ale chciałem po prostu skrosować tutaj, nie? To jest chyba niezniszczalne. Tak, niezniszczalne. Dobra. Tego 2,77 będę próbował klikać. Tak, tu na wieżę sobie mogę pyknąć. A jajaj, było blisko. O kurczę, jagódka. A ja nie hit, mam hitów. KD. Chodź tu. Kurczę. Zaraz ładuję hełki. Mało cogów, to mnie trochę martwi. Arta, oczywiście. Jak żeby inaczej. 277KD. To jak głódką, jakby wyjechał. Nie ukrywam, że przybijanie gody jest dużo prostsze niż 277 grającym na wieży, grającego na wieży. A wydaje mi się, że tu trzeba po prostu podjechać. I see you. No, nie! Hit! Oh. Już. Ci... Miałem po prostu. Wiecie, no. Już się cieszyłem. A tu nie. Znowu nie. To jest właśnie to: hity i pancerz warstwowy od boku. Mogłem wcześniej zadawać apeczki. A nie na hitach jechać. Bez sensu to zrobiłem, serio Głupota O teraz się obrócił tak, że powinienem mieć hita Ja super osłonę mu dał, nie? Super to zrobiłeś Te po prostu tam wjechały Też bym wjechał, tylko tam jest taki cross To jest głupi pomysł, w szczególności nie znając praktycznie w ogóle Twojego pojazdu nie no, co jest, że poleciało to akurat na wieże, nie? Oj, chyba z tym czołgiem się nie polubię Czekajcie, pojadę po prostu tam. Nie, farta, mogę hełka wyrywać od niego. Ale no, będą wyjeżdżać. No właśnie, już wyjeżdżają w sumie. Ok, są KD. Snack, spikuj na szybko. Znowu Ding. No dobra, w gór górną płytę poleciało. Super. Nie, ja naprawdę ten choke to działo. Nawaj tym Jack Panzerem. Dobra, przynajmniej teraz mnie zawiodło, nie? Tyle dobrego chociaż Pewna ręka była, pocelowane Prawie myślę, że zostałem sam, jestem siódmym tu Bym wspuszował to Gdyby nie te czołgi na środku. On jest jeszcze na dwie peski ode mnie, więc to wiecie, jest to trochę dodatkowy problem. Czy na jedną 500 HP czy 900 miałem? Nie pamiętam właśnie. Chyba Polus się ruszył. Tak mi się wydaje. Gdzie on tam stoi. Mogę szybko spikować. Dawaj do przodu. No, szkurde jakiego on ma farta, nie? Trzy peski już mu 900 hapsów to byłbym w piecu, jakbym go spuszował. Dobra, ład ładuję hełka już. No chyba strzelił, czy to mój? Skontowałem się. No, super, i mi go zdjęli. Nie ładuję już na tego polu sapek. Nie, a zaduje zładuje znowu te. Dobra, schowam się tak, bo ten grill pewnie gdzieś stoi jeszcze. Jestem na tyle daleko, że oni mi raczej nie wysnępią. Po prostu pojadę. Ten grill chyba nie miał dużo hapsu, był na strzało do mnie. Gdzieś tam się kitra. Pewnie w tych krzaczorach z płota mam. jestem za daleko, raczej mi nie wysunę Ewentualnie jakaś peska od EBR, może polecieć. W sumie mogę wrócić też na obronę kapat. Też jest zawsze opcja. Dobra, nice. Szkoda, że wyrwałem. Bez nadziei się na to nadziałem. Hmm. Spróbuję go jak się działo spotnąć. czy to że z tyłu No raczej na pewno tam gdzieś jest, no Nie uciekł chyba O jednak uciekł No teraz w tym wypadku chyba zdecydowanie lepiej wrócić Na no kapa Tego nie ma? Nie ma o kurde, chłop ma hełka jak nic. Mogłem haksa ładować, prawda, żałuję, że haksa nie mam. Wydaje mi się, że 300 bym mu zdjął on hitów wali. No właśnie, to jest problem, którego się bałem. Może mnie skrosują w tym momencie. Skończysz goldem, Leo? Obeczka. Kurde, ale beznadziejna bitwa, nie? 2400. Powiem szczerze, że tyle pestek z tego polusa weszło mi za zero przez te hity, że to hit. <grym> Mogę go spuszować po prostu. Liczę, że się odbije. Tak to wjechałem w krosa, No słabo zagrałem, albo po prostu wrócić na obronę kapa, a nie twardo do przodu. No, powiem szczerze, że naprawdę nie jestem niezadowolony z tej bitwy. Bardzo, bardzo. Dobra, Czołg wrócił. Bitwa przegrana. Naprawdę jestem niezadowolony z niej, bo słabo zagrałem, bardzo słabo. Eee, nawet nie na topie, nie? 2400 500 bazowego Expa. No naprawdę wstyd takie coś wstawiać na YouTube, ale... Ale no, musi być. Pierwsza bitwa to pierwsza bitwa. No naprawdę słabiutko. Naprawdę czołk fajny, no ale niestety ma potencjał, ale troszkę trochę ja zlamiłem trochę team też więc, więc to by było na tyle pochwalcie się w komentarzach czy wam się udało zdobyć czołg i jeśli tak to jaki no i cóż widzimy się w następnym odcinku cześć